Bal charytatywny zorganizowany przez Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Jestem ogromnie wzruszona. Ogromnie wzruszona, że wróciliśmy. To jest takie ważne. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 3 gminy tutaj w powiecie karkonoskim także otrzymały te dofinansowania. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zapowiada organizację 2 dużych imprez w Jeleniej Górze. W 2023 roku, 5 i 27 sierpnia, odbędą się te 2 duże wydarzenia w Jeleniej Górze. Dzień dobry Państwu, jest 6 lutego. Kamila Krawiecka-Bryle. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Po 2-letniej przerwie ponownie odbył się bal charytatywny zorganizowany przez Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Wzięło w nim udział około 160 osób. Dzięki ich hojności udało się zebrać dość sporą sumę pieniędzy, która przeznaczona zostanie na stypendia dla uczniów z naszego regionu. To był wyjątkowy wieczór. Po raz kolejny Fundacja imienia Jerzego Szmajdzińskiego zorganizowała bal charytatywny. Tym razem po krótkiej przerwie. Jestem ogromnie wzruszona, że wróciliśmy, to jest takie ważne, to jest już 25 bal, bo przecież bale organizował mój mąż przy moim wsparciu, a potem już po jego śmierci fundacja. Cieszę się, że wróciliśmy, bo 3 lata to już ten czas tak płynie, ostatni raz w lutym roku 20 i dzisiaj jesteśmy. Początki były trudne, ale efekt końcowy jest taki, że bawimy się w 160 osób na sali. Stałym elementem balu są licytacje. W tym roku można było nabyć wiele ciekawych i cennych przedmiotów, a przy tym wesprzeć szczytny cel. Wszystkie pieniądze z dzisiejszej licytacji na dzisiejszym balu w całości będą przeznaczone na stypendia dla dzieci ze szkół podstawowych Okręgu Jeleniogórsko-Legnickiego. Najbardziej potrzebujących, osiągających dobre wyniki w nauce lub sporcie. Ten wieczór to jest czymś dobrym, czymś takim, gdzie wszyscy, pomimo tego, że się bawimy, to jeszcze się dzielimy czymś dobrym. Szukamy pieniędzy na stypendia dla młodzieży dobrze się uczącej, dlatego bawiąc się czynimy dobrą. Bal jest symbolem. Po pierwsze, Jerzy Szmajdziński pisał się w ziemię jeleniogórską, legnicką, w całym Dolnym Śląsku, ale generalnie to był jego okręg wyborczy. Dużo dla tego okręgu zrobił i był bardzo popularnym politykiem, który przynosił wiele dobrego dla oceny lewicy, dla tego, co robimy. Oczywiście najważniejszy cel charytatywny, bo to jest pomoc dla dzieci i z tego się bardzo cieszymy, ale też ta druga rzecz, że znowu jesteśmy razem, że możemy porozmawiać. Są osoby, których się nie widziało dawno i dopiero dzisiaj na balu się spotkamy. W tym roku na balu wystąpił wyjątkowy gość, Maciej Maleńczuk z zespołem. I tu od razu ucinamy wszelkie spekulacje. Artysta wystąpił bezpłatnie. Czary z elektrycznej gitary, traki, bary, motory, zes. Ona chciała być królową trasy, lecz jak bez kasy miała być. A teraz przejdźmy do podsumowania balu. Za jego sprawą Fundacja imienia Jerzego Szmajdzińskiego zebrała w sumie prawie 35 tysięcy złotych. W całej Polsce w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok przeznaczonych zostało ponad 2,5 miliarda złotych. Ile z tej puli trafi na Dolny Śląsk? Na Dolny Śląsk w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi ponad 147 milionów złotych. 3 gminy tutaj w powiecie karkonoskim także otrzymały te dofinansowania. W Jeżowie, w Sudeckim, w Kowarach i w Mysłakowicach. Środki, które z tego programu otrzymują gminy, to są bardzo ważne, bo to są na te drogi, po których codziennie jeździmy do szkoły, do pracy, do lekarza, czyli te drogi, z których na co dzień 99% mieszkańców korzysta. Środki trafiły także do powiatu karkonoskiego. Jest to prawie 5 600 000 zł na drogę, która jest zdegradowaną drogą, łączącą taką neurologiczną część powiatu od Podgórzyna do Borowic. Jest to droga bardzo uczestniczona, szczególnie przez turystów, i to bezpieczeństwo jest tutaj chyba czymś, co jest
najistotniejsze w tym przyznawanym w środkach finansowych, bo ona pozwoli to bezpieczeństwo poprawić. W jutrzejszym serwisie informacyjnym powrócimy do tematu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego już dziś zapowiada organizację dwóch dużych wydarzeń kulinarno-rzemieślniczych. Sierpień w Wieleniej Górze będzie wyjątkowo smaczny, a to za sprawą Festiwalu Smaków i wyprodukowano pod Śnieżką. Dzięki realizacji projektu Bliżej Tradycji, Bliżej Siebie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Okręgowa Izba Gospodarcza z Jabłonca nad Nysą promuje to, co w naszym regionie najlepsze. Festiwal Smaków i wyprodukowano pod Śnieżką to imprezy, w trakcie których posmakować można takich przysmaków i zakupić lokalne rękodzieło. To ujęcie z ubiegłorocznej edycji, a już dziś mogą Państwo zarezerwować sobie w swoim kalendarzu termin na ten rok. W 2023 roku, 5 i 27 sierpnia, odbędą się te dwa duże wydarzenia w Wielkiej Górze. One są realizowane w ramach projektu Bliżej Tradycji, Bliżej Siebie i to jest ich druga edycja, a nowe projekty w 2024 roku są właśnie składane. Ostatnie spotkanie po czeskiej stronie było bardzo owocne. Już dzisiaj rozmawiamy z naszymi partnerami z Czech. Jest to Izba Okręgowa w Jabłońcu nad Nysą na temat kontynuacji tych działań. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 właśnie się rozpoczyna, ruszają nabory i to były pierwsze spotkania ustalające już szczegóły nowych projektów. Mamy nadzieję, jesteśmy przekonani wręcz, że te projekty, jeżeli uzyskają dofinansowanie, to przez kolejne 2-3 lata będziemy mogli dla mieszkańców, turystów, wszystkich z tego regionu prezentować produkty regionalne, organizować festiwale smaków i wiele ciekawych imprez. A Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w najbliższym czasie planuje także spotkania z partnerami z Niemiec. Będziemy ustalać szczegóły nowych projektów z naszymi partnerami z Niemiec dotyczących przedsiębiorczości oraz seniorów. Wszystkie szczegóły na temat realizowanych projektów znajdą Państwo na stronie internetowej kar.pl. A 3 lutego odbył się 25. jubileuszowy bal karnawałowy organizowany przez zarząd Jeleniogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. To okazja do zabawy, spotkań, a przede wszystkim integracji. Materiał Adriana Andruszkiewicza. Zarząd Jeleniogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem od 25 lat organizuje bal karnawałowy. Oprócz corocznych wyborów króla i królowej balu niepełnosprawnych sportowców roku, tym razem zorganizowano także loterię fantową. Mamy numerek i po prostu król i królowa balu będą wyciągać losy, tu są przygotowane nagrody i z te nagrody, no w sumie jest 25 nagród, bo co piąty los wygrywa. Jak się okazało, na sali obecny był król pierwszego balu. Ja i pani Mirosława Cichocka, ja byłem królem balu, pani Cichocka była królową balu. To pamiętam, aż mi się nie chce wierzyć, że to jest 25 bal. Coroczny bal karnawałowy organizowany przez zarząd Jeleniogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem to przede wszystkim okazja do integracji. Przede wszystkim bycie między sobą, bo jak wiemy, jest to bal integracyjny. I zarówno z jednej strony są osoby niepełnosprawne, z drugiej strony są osoby w pełni prawne i po prostu nawzajem się uczymy. A jak kiedyś klasyk powiedział, że we wspólnym obcowaniu zanikają wszelkie ograniczenia i to owocuje tym, że z jednej strony my czujemy się swobodnie, czujemy się potrzebni, natomiast z drugiej strony wiedzą, jak w cudzysłowie, że tak powiem, jak nas obsługiwać. Bo każda niepełnosprawność to inne ograniczenia, z którymi trzeba się zmierzyć. Jednak nie sposób nie zauważyć, że niepełnosprawni mimo przeszkód to osoby bardzo aktywne. My się zajmowaliśmy sportem takim trochę wyczynowym osób niepełnosprawnych. Z naszego klubu wyszła Lucynka Kornobys, nasza wspaniała paraolimpijka. Ja też uprawiałem kiedyś sport wyczynowo i teraz właśnie przerzuciliśmy się na kibicowanie, bo przyszedł wiek odpowiedni. Niestety do sportu troszkę już mniej sił jest, ale do kibicowania mamy dużo sił. Na co dzień uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej spotykają się w Kowarach, w placówce, ale nie tylko, dlatego że proponujemy bardzo dużo dodatkowych zajęć. Dbamy o zajęcia związane z aktywizacją zawodową, ale również prezentujemy dorobek artystyczny, jeżeli tak można powiedzieć, dorobek plastyczny, ponieważ u każdego uczestnika
stwierdzamy jakieś predyspozycje. Na ile to jest możliwe, staramy się, żeby te predyspozycje przerodziły się w pasję i w działania. Prezes oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze zdradził nam, że planowane jest otwarcie zakładu aktywności zawodowej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę dobrego popołudnia. Do zobaczenia.